Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale. Dzisiejszy filmik powstał przy współpracy ze sklepem internetowym VIP Cross Stitch i po raz kolejny pokażę Wam, co fajnego udało mi się znaleźć właśnie w tym sklepie. Ja ten sklep już kiedyś Wam pokazywałam, wspominałam o nim. Na pewno doskonale pamiętacie zestaw, który wyszywam, czyli dziewczynę Anioł. Ona również pochodzi z tego sklepu. A dzisiaj chciałam Wam pokazać coś, co mnie naprawdę bardzo zaskoczyło. Mianowicie, na samym początku swojej przygody z haftem krzyżykowym mówiłam Wam, że jestem zawiedziona tym, iż kanwy z nadrukiem mamy tylko w wersji 11 cm i 14 cm. Zastanawiałam się, dlaczego ktoś nie może wpaść na pomysł i wymyśleć drobniejszej kanwy, bo ja osobiście wolę wyszywać na drobniejszych kanwach niż 11 i 14, a chciałabym również wyszywać kanwę z nadrukiem. Więc zastanawiałam się, dlaczego ktoś nie może tego połączyć. I słuchajcie, w tym sklepie znalazłam kanwę 18 ct, rozumiecie to? W dodatku jest to jeszcze kanwa z nadrukiem, więc mam tutaj cały zestaw. I teraz tak, będę tutaj wyszywała taki obrazek. Jest to kadr z filmu Piękna i Bestia. Na pewno każdy z Was doskonale kojarzy tą historię. Urzekł mnie ten wzór niesamowicie, bo jest tutaj bardzo dużo różnych szczegółów. Tutaj mnóstwo jakichś kwiatków. Tutaj w ogóle nawet nie wiem, jak to nazwać, ten podnóżek taki. Tutaj są te filiżaneczki. Gdzie by nie popatrzeć, to jest jakaś postać właśnie z tego filmu. Tutaj główni bohaterowie, cała tutaj okolica, widać zamek. No wszędzie tutaj są po prostu jakieś postacie, nawet tutaj u góry. I to mnie tak niesamowicie urzekło. Jestem ciekawa, jak to będzie wyglądało. Zobaczcie, nawet tutaj ten zegarek się znalazł. Jestem bardzo ciekawa, bo do tej pory, kiedy wyszywałam kanwę z nadrukiem, to te wszystkie szczegóły były takie jak rozmyte i nie były w żaden sposób takie realistyczne. Jestem ciekawa, jak to będzie wyglądało na 18 ct. Mam naprawdę ogromne, ale to ogromne nadzieje, że ten zestaw będzie świetny. Bo chciałabym, żeby chociaż te kanwy 18 ct uratowały te wszystkie nieprzychylne opinie na temat 11 i 14. Zobaczymy, jak to będzie. Jeżeli chodzi o sam zestaw, to mamy tutaj wizualizację, jak to ma wyglądać. I z drugiej strony tej wizualizacji mamy tutaj instrukcję obsługi. Jest tutaj opisane wszystko to, co najważniejsze, czyli to, że tutaj mamy łącznie 6 nitek i że tutaj mamy wyszywać niby dwoma nitkami. Przynajmniej tak mi się wydaje. Tutaj jest nawet pokazane, jak wyznaczać środek kanwy, więc też super, że jest to ujęte. Jest pokazane, w jaki sposób prać, w jaki sposób tutaj posługiwać się tymi wszystkimi znaczkami, tą całą legendą. Na dole jest instrukcja, jak robić krzyżyki, więc super. Myślałam, że nie będzie tutaj informacji, iloma nitkami mamy wyszywać na 18, ale jest, więc już wiem, że dwoma nitkami i dwoma nitkami wyszywamy zarówno na 14 i na 18, więc jestem ciekawa, jak będzie wyglądała ta 18, na pewno będzie to takie pełniejsze te krzyżyki. No naprawdę jestem mega ciekawa tego zestawu. Tutaj mamy wzór papierowy, jest ogromny. Te wzory papierowe, które znajdują się na takich kartkach, no nie oszukujmy się, one nie są najlepszej jakości, dlatego że są bardzo drobne i ciężko jest z nich cokolwiek patrzeć, więc jeżeli chcielibyśmy wyszyć to drugi raz, no to bardzo ciężko byłoby z tym pracować. No ale nie jest to jakaś duża tragedia, dlatego że mamy tą kanwę z nadrukiem, więc nie będziemy tutaj używać tego wzoru, a jedynie kanwy z nadrukiem, więc tutaj jakby pół biedy. Tutaj też mamy opisane, że jest to 18 ct. Ale gdyby ktoś mi taki wzór włożył do czystej kanwy, no to wtedy byłby większy problem, bo wtedy trzeba by to
Przynajmniej ja bym sobie to zamieniła na wersję elektroniczną, żeby mi było łatwiej, bo tak to wiecie, wszystko tutaj widać, można sobie policzyć, ale jakby przyszło mi tak pracować i cały czas się skupiać na liczeniu takich drobniutkich znaczków, to byłoby bardzo ciężko. Mam tutaj również niteczki. Niteczki są tutaj. Ja już się nimi trochę bawiłam, więc one są poplątane. Nie myślcie sobie, że one takie do mnie dotarły, bo dotarły piękne, poskładane. To tylko ja jak zwykle. Dobra, są i moje niteczki. Niteczek też jest tutaj bardzo, bardzo dużo. Tutaj jest wszystko to, co jest na organizerze. Od razu widzimy, że mamy 30 kolorów, ale oprócz tego, że mamy te niteczki, to mamy jeszcze tutaj. I tutaj jest ich naprawdę bardzo dużo. Zobaczcie. Tutaj jest ogromny plus za to, że one są pięknie zwinięte. Ostatnio, jak dostałam w takiej wersji niteczki w innym zestawie, to one nie były tak pięknie zwinięte jak te. Tamte się rozlatywały, a te są super zwinięte. Każda tutaj ma również oznaczenie. Jakieś kolorki są pozaznaczane. O, numerki są, więc no jest tego dość sporo. Tutaj są jeszcze te, których nie wyjęłam. No naprawdę, jeżeli chodzi o mulinę, to jest tego bardzo, bardzo dużo. Ja tutaj mam dodatkowo jeszcze takie organizerki, którymi moja córka wręcz uwielbia się bawić. One są już całe porysowane, pomimo że one są nowe. A to dlatego, że moja córka się bawi nimi non-stop. Przekłada, liczy, mówi kolory po polsku, po angielsku, więc w ogóle zabawka, rewelacja. Urzekły mnie tutaj te serduszka i w ogóle te piękne kształty tutaj tych dziureczek. Mam 5 kolorów. One są naprawdę super. Jest to plastik, niby taki mięciutki, ale jednak dość porządny. Uwierzcie mi, że one przeżyły wiele, naprawdę wiele przy mojej córce do tej pory. Są świetne. Ja już kiedyś miałam w domu tego typu organizery, tylko że inne kształty były. Jestem ciekawa, jak się te kształty będą sprawowały w użytkowaniu, ale jak na razie to jestem naprawdę nimi zachwycona. No i teraz pokażę Wam kanwę, bo to chyba najważniejsze. Kanwa, wzór jest ogólnie duży. Kanwa jest 18, więc też jest dość drobna. Ale wbrew pozorom ten wzór nie jest aż taki gigantyczny. Jest tutaj 420, chyba 5 albo 6, musiałabym dokładnie liczyć, na 283, więc dość sporo tych znaczków, ale tak jak mówię, rozmiar tej kanwy nie jest aż taki tragiczny. Tutaj Wam postaram się pokazać, gdzie jest koniec. Tutaj macie górę, tu jest góra, lecimy, lecimy, lecimy i tutaj jest dół. Jeżeli chodzi o wzór, to są momenty, gdzie jest naprawdę bardzo trudno. Te znaczki są maleńkie, jest ich tutaj bardzo dużo, dosłownie znaczek koło znaczka, pikseloza totalna. Żeby tutaj wyszyć, to naprawdę trzeba się skupić, więc jest to zestaw w moim mniemaniu dość trudny. Tutaj nawet same te postacie, które gdzieś tutaj są, są tak zapikselowane. Naprawdę wyszycie tego zajmie długie godziny, więc to jest raczej wzór dla fanów, którzy nie lubią prostych wzorów, tylko dla tych, którzy lubią się pomęczyć. Naprawdę powiem Wam, że to jest coś. Wyszycie tego to jest naprawdę szacun na dzielni, że się tak wyrażę, bo no przepięknie to wygląda. Ale samo to, że jest to 18 CT. Ja jestem ogromnie, ale to ogromnie ciekawa, jak to będzie wyglądało, bo jak dla mnie ma to niesamowity potencjał. I nawet i tu już bym zaczęła wyszywanie, bo po prostu już się nie mogę doczekać, żeby zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Naprawdę wow, wow, wow. Teraz Wam zrobię porównanie z kanwą 11 CT nadrukowaną, tak żebyście mogli zobaczyć, jak to wygląda obok siebie. Zobaczcie, tutaj mamy kanwę 11.
A tutaj mamy kanwę 18. Zobaczcie, jaka jest ogromna różnica. Jeden kwadracik na 11 jest odrobinkę mniejszy od takiego, wiecie, kwadratu z 400 krateczek na 18. W ogóle przyjrzyjcie się, taka krateczka, a taka krateczka. I ile tutaj jest w tej krateczce szczegółów, a ile jest w tej. Więc ja widzę naprawdę ogromny potencjał. Dajcie znać, czy chcecie zobaczyć wyszywanie tego obrazu. Miałam nic nie zaczynać nowego, ale jak ja to zobaczyłam, to naprawdę mam ogromną ochotę coś zacząć. I teraz, jeżeli chodzi o jeszcze tą kanwę 1800, to chciałam Wam jeszcze powiedzieć, że mamy tutaj wbite dwie igiełki i ta kanwa nie jest w żaden sposób zabezpieczona. Z żadnej strony nie ma tego takiego obszycia, więc trzeba będzie się tym zająć, żeby nam się ta kanwa nie postrzępiła za bardzo. Ja jestem po prostu zachwycona tym zestawem. Jak tylko będę miała wyszywać, to ja sobie te mulinki, o te, przełożę na te organizery i będę wyszywała na tych organizerach. Koniecznie dajcie mi znać, co o tym sądzicie, bo naprawdę ja nawet nie wiem, co mam powiedzieć. Tak wygląda ta kanwa z oddali. Widać niby jakiś tam zarys, ale z drugiej strony nie widać jeszcze nic. Tak wygląda z daleka. Tutaj spróbuję Wam troszeczkę przybliżyć, żebyście mogli zobaczyć. No naprawdę szczegółów jest tutaj mnóstwo. Jestem ciekawa tej kanwy 18CT. Dajcie znać, czy Wy w ogóle wyszywaliście już kanwę 18CT, taką nadrukowaną, i czy ktoś ma jakieś doświadczenia z tym związane. Ja się spotkałam z tym pierwszy raz, dlatego jestem naprawdę w szoku. Nie, no nawet nie wiem, co mam powiedzieć.